Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś woła Maranata. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś woła Maranata. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca Maranata. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię Jego Jezus. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. Tęsknię za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem, z głębi serca dziś wołam Maranata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Słowa dzisiejszej antyfony na wejście. Radujcie się zawsze w Panu. Raz jeszcze powiadam, radujcie się, Pan jest blisko.
Przeżywamy już trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę nazywaną niedzielą Gaudete, czyli niedzielą radości, ponieważ już niebawem będziemy przeżywać na nowo tajemnicę narodzin naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dlatego również dzisiaj my jako kapłani mamy na sobie ornaty tego koloru różowego, aby podkreślić tę radość. Radość z bliskości Pana, radość z wypełnienia się Jego proroctw, radość z tego, że wypełnia się proroctwo zapowiedziane przez tak wielu proroków. Na tej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Ja modlę się za zmarłych od strony żony Jana i Krystynę i Justynę oraz wnuka Iwana, z prośbą również o uwolnienie Dominika z nałogu alkoholowego oraz otwarcie się na Ducha Świętego i na dar potomstwa. Ojciec Daniel modli się w intencji syna naszego Jarka z okazji jego urodzin, prosząc o obfitość Bożych łask, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej dla niego i dla jego bliskich. Na początku, stając w prawdzie przed Chrystusem, który nadchodzi, przeprośmy Go z głębi serca za wszystkie nasze zaniedbania, słabości i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak i lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe,
Wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon w radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i zdychanie. Oto Słowo Boże. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Duch Pański nade mną posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest
i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie zniechęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach, co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu miłości, miłosierdzia, nieustannie wypełniaj nas swoim światłem, swoim ogniem. Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś duchem proroków, proroctwa, prorokowania, który byłeś w ich sercach, przemawiałeś przez ich usta, poruszałeś przez nich narody, naród żydowski. I dzisiaj przez to słowo, które usłyszeliśmy, mówisz nam, żeby słuchać proroków, że w naszych czasach również są prorocy i będą aż do przyjścia Chrystusa. Przyjdź przez serce Maryi, która jest gwiazdą nowej ewangelizacji, niewiastą Adwentu, królową proroków. Przyjdź, abyśmy przyjęli Jezusa tak jak Maryja, tak jak Jan Chrzciciel. Celowo wybrałem Ewangelię dzisiejszą, bo była taka możliwość, żeby była też takim dodatkiem do tej Ewangelii, która jest dzisiaj przewidziana w liturgii Kościoła z Ewangelii według świętego Mateusza, żeby te dwie Ewangelie połączyć, żeby stworzyły całość. W tej Ewangelii, którą przeczytałem, usłyszeliśmy o Janie Chrzcicielu, który głosił dobrą nowinę o tym, że Mesjasz już jest i że trzeba przygotować się na Jego przyjście poprzez dzielenie się z ubogimi, poprzez to, że nie będzie się uciskać najmniejszych, poprzez to, że będzie duch miłosierdzia w sercach tych, którzy będą czekali na przyjście Mesjasza, Jezusa. A ta właśnie dzisiejsza Ewangelia z kolei, ta Ewangelia z dnia, mówi nam o tym, że Jan Chrzciciel, kiedy był w więzieniu, posłał swoich uczniów do Pana Jezusa z zapytaniem, czy jest tym, na którego mają przyjść, który ma przyjść, czy też innego mają oczekiwać. Czy on jest tym? Nie wiemy, czy ta wątpliwość była w sercu Jana Chrzciciela odnośnie Jezusa, Mesjasza,
czy jest tym, czy bardziej ta wątpliwość rodziła się w sercach uczniów Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie jednak Jan Chrzciciel był pewien, że ten, którego ochrzcił w Jordanie, to jest Jezus Nazaretu, Mesjasz, Syn Boży. To jest ten. I nie trzeba szukać innego i nie trzeba czekać na innego. On jest ten i trzeba za nim pójść, naśladować go i we wszystkim go słuchać. Więc prawdopodobnie chodziło Janowi Chrzcicielowi o to, aby sam Jezus wydał o sobie świadectwo. Jeżeli nie wierzyli świadectwu Jana Chrzciciela, a możemy tutaj domyśleć się, że właśnie tak było, że wątpili w to, czy rzeczywiście Jan wskazał na właściwego człowieka, który jest Synem Bożym, Synem Boga Najwyższego. Mieli wątpliwości, że może ich mistrz jednak się pomylił, może zbyt pochopnie podjął taką decyzję wskazania, to jest ten. Chociaż w innym tekście w Ewangelii święty Jan wydaje świadectwo bardzo wyraźne o tym, że nie widział wcześniej Mesjasza, ale miał takie poznanie od Boga Ojca, że ten, nad którym ujrzy Ducha Świętego wstępującego z nieba, jest tym, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. Tym, który jest prawdziwym Mesjaszem, którego drogę miał on, Jan Chrzciciel, przygotować. I rzeczywiście, kiedy chrzcił Pana Jezusa w Jordanie, widział głębicę, widział Ducha Świętego, więc możemy stwierdzić, że raczej nie miał żadnej wątpliwości. Czy może na pewno nie miał wątpliwości. Ale właśnie zrobił to ze względu na swoich uczniów, żeby oni poszli za Jezusem, za Mesjaszem. Nie chciał ich wysyłać do Jezusa na siłę. Nie chciał, żeby oni byli z Jezusem na przymus. Dlatego, że Jan tak im nakazuje. Chciał, żeby poszli za Jezusem z miłości do Jezusa, do Mesjasza. Wcześniej też umiłowali Jana Chrzciciela. Bardzo go szanowali, słuchali. Był dla nich autorytetem. A Jan mówi, on jest dla was teraz najważniejszy. Ja idę, aby być w cieniu Mesjasza, aby się ukryć. Dlatego sam nie poszedł za Jezusem, za Mesjaszem, bo po pierwsze Chrystus nie wezwał go na apostoła, a mógł. Ale jednak zadanie Jana Chrzciciela już się kończyło i wiemy, że jego życie zakończyło się śmiercią męczeńską, więc on wiedział, że on ma być właśnie, że on ma iść tą drogą, którą mu do końca wyznaczył Jezus Mesjasz, ale nie będzie to droga właśnie bycia wprost uczniem, apostołem Jezusa, tak jak w przypadku Piotra, Jana, Jakuba, Andrzeja i innych. Ale oczywiście był uczniem Pana Jezusa, ale w inny sposób. Sposób właśnie bardziej taki dyskretny, delikatny. Na pewno był w taki sposób duchowy. Umiłował przecież swojego Pana Jezusa ponad wszystko i często mówił o sobie, że nie jest godzien zwracać się do Mesjasza, nawet pochylić, nawet żeby rozwiązać rzemyk u sandała Jezusa, Mesjasza. Że nie jest godzien nawet wskazać na Mesjasza, że to jest ten, ale to uczynił, bo tak nakazał mu Bóg Ojciec. Więc rola Jana się wypełniła. Ile mógł mieć lat, kiedy poniósł śmierć męczeńską? Być może gdzieś około 30. Więc wypełnił swoje zadanie wspaniale, cudownie. Był rzeczywiście niezwykłym człowiekiem. Ale nie uległ pokusie, tak, to ja jestem Mesjaszem. Czemu idziecie za Jezusem? Ja jestem tym, na którego mieliście czekać. Przecież mógł tak uczynić i bardzo wielu ludzi by uwierzyło mu, poszłoby za nim. Ale to byłoby wielkie oszustwo. Stworzyłby swoją sektę żydowską. Stworzyłby sektę, która byłaby sektą buntowników, którzy sprzeciwiliby się Jezusowi, Mesjaszowi. Dlatego nie chciał czegoś takiego otworzyć. Dlatego wysłał uczniów.
W jednej z Ewangelii jest napisane, że dwóch, tutaj nie jest podana liczba, może wszystkich, jakich miał, wysłał do Jezusa. Raczej chyba tak, że wszystkich. Nie wiemy, ile jeszcze osób zostało z Janem, czy to było wielu, czy mniej. Raczej chyba jakaś garstka tych najwierniejszych, najbardziej oddanych Janowi. I co czyni Jezus? Jezus wyczuł Pan Jezus też ten lęk, te wątpliwości, ten zamęt w sercach uczniów Jana i zrozumiał tę intencję Jana, dlaczego wysłał tych swoich uczniów, kiedy był w więzieniu, kiedy już był właśnie uwięziony, czekał na śmierć męczeńską, to powiedział: przekażcie Janowi to, co widzicie, to, co słyszycie. Jan nie może tego widzieć, tego oglądać, słyszeć, to, co się dzieje przy mnie, wokół mnie, to, co czynię, ale wy to mu wszystko przekażcie. Jeszcze w ramach takiego dopowiedzenia, być może właśnie tak było, jak mówię, że Jan chciał, żeby Jezus Chrystus objawił im poprzez swoje znaki, kim jest. I tak Jezus uczynił. To są znaki, że jestem Mesjaszem. W księdze Izajasza, proroka, także proroka Jeremiasza, jest mowa o znakach, które będą towarzyszyły przyjściu Mesjasza. I Pan Jezus mówi, to są te znaki, oni mówili o mnie. Te znaki się wypełniają w moim życiu, ja je dokonuję, one potwierdzają, kim jestem. Idźcie, powiedzcie to Janowi, idźcie, przekażcie to dokładnie. Oczyszczeni są trędowaci, głusi od urodzenia słyszą, niewidomi od urodzenia widzą, chromi chodzą, paryżowani też ludzie zaczynają wstawać ze swoich łóżek i wielu innych wspaniałych rzeczy można było zobaczyć przy Jezusie. Więc Jezus jeszcze kończy też te proste słowa, które skierował do uczniów Jana. Będziecie błogosławieni, jeżeli we mnie nie będziecie wątpić. Jeżeli uwierzycie we mnie, zaufacie mi, pójdziecie za mną, będziecie wtedy błogosławieni. Jeżeli nie uczynicie tego, nie otrzymacie tego błogosławieństwa. Tylu ludzi czekało na przyjście Mesjasza. Ja przychodzę, a wy wątpicie. Tylu ludzi chciało zobaczyć, usłyszeć, zobaczyć mnie, moją twarz, zobaczyć moje cuda, usłyszeć mój głos, moje słowa. I nie doczekali się tego, a wy to widzicie i słyszycie i jeszcze nie wierzycie? Więc Pan Jezus trochę ich gani, tych uczniów Jana, i mówi, naprawdę będziecie nieszczęśliwi, jeżeli nie uwierzycie we mnie. Przecież Jan przygotował drogę w waszych sercach dla mnie. Ochrzcił mnie, wskazał na mnie, więc czemu wy wątpicie? Więc dzisiejsza nauka Ewangelii Mateusza jest dla nas taka. Nie możemy wątpić w Jezusa Mesjasza. Jakim nieszczęściem jest dla człowieka, jeżeli był w kościele, był wierzący, a przestał wierzyć. Coraz więcej i w Polsce, na całym świecie ludzi wyrzeka się Jezusa. Wyznaje świadomie, dobrowolnie apostazję. Nie znam tego człowieka. Tak ci ludzie przez to mówią. Wątpię w Niego. Gardzę Nim. Tak niestety wielu ludzi poprzez swoje słowa, zachowanie, życie, będąc wcześniej chrześcijanami, potem to czyniąc, wyrzeka się Jezusa. Dlatego Chrystus mówi, ufajcie mi, nie wątpcie we mnie, wierzcie we mnie. Ja będę dokonywał znaków i cudów, także w czasie waszego życia. Będziecie je widzieli, oglądali, słyszeli o nich, słyszeli moje słowa, doświadczali mojej obecności żywej, duchowej, która będzie objawiać się również was. Więc Pan Jezus w krótkich zdaniach wyjaśnił wszystko tym uczniom Jana. Mieli więc wybór. Jezus nie powiedział, musicie teraz za mną iść. Nie powiedział, jak będziecie tylko uczniami Jana, to będziecie, to będzie, nie wiem, to będzie wielkim, ciężkim grzechem. Nie, tylko macie wybór.
Nie słuchacie Jana. Nie słuchacie mnie. Będzie to dla was nieszczęściem. Jeżeli Jan mówi, że ja jestem Mesjaszem, tak wam powiedział, wskazał, no to wierzcie swojemu mistrzowi. I ze względu na niego wierzcie mnie. Tak Pan Jezus przez te słowa powiedział, wyjaśnił, wytłumaczył wszystko. Nie trzeba było już do tego nic właściwie dopowiadać, dokładać. Wszystko już było jasne. Tylko ja powiedziałem, chodzi o wybór teraz. Wiesz już wszystko, co chcesz teraz uczynić. Naprawdę, ludzie, ci uczniowie Jana byli to ludzie mądrzy, wykształceni przez Jana. Dobrze przygotowani. Może powiedzieć, najlepsi ludzie. Czy więc poszli za Panem Jezusem? Tego nie wiemy. Czy wróciwszy do Jana, przekazawszy mu te wszystkie informacje, poszli jednak za Jezusem? Czy zostali przy Janie aż do jego śmierci męczeńskiej i wzgardzili Jezusem? Jednak nie poszli. Nie wiemy tego. Być może jednak byli tak poruszeni tym, co widzieli, co słyszeli, że jednak z radością powrócili do Jana i powiedzieli, mistrzu Janie, Chrzcicielu, powiedziałeś nam prawdę, tak, to jest ten. Idziemy teraz do Niego, przekazujemy wszystko, co nam powiedział. Idziemy teraz za Nim. Kiedy odeszli uczniowie Jana, to Jezus wydaje przepiękne świadectwo o Janie Chrzcicielu. Niezwykłe. Takie, może powiedzieć, takie poetyckie, takie bardzo obrazowe też. Mówi do tłumów, którzy znali Jana, którzy byli u Jana, którzy go słuchali, jego nauk, którzy przyjęli chrzest nawrócenia, żeby przygotować się na przyjście Jezusa, Mesjasza. I mówi, co wyście zobaczyli, co wyszliście obejrzeć na pustyni, trzcinę kołyszącą się na wietrze? Czyli porównuje Jana do takiej Bożej trzciny, która poddana jest wiatrowi Ducha Świętego na pustyni. Czyli, że Duch Święty tak działał w Janie Chrzcicielu, że właśnie był poddany Duchowi Świętemu jak trzcina na wietrze na pustyni. Duch Święty działał swobodnie w świętym Janie Chrzcicielu. Przemawiał przez Jana Chrzciciela, poruszał go, prowadził. Wszystko, co czynił Jan, naprawdę było charyzmatyczne, było z Ducha Świętego. On był zanurzony w Duchu Świętym. Jest nazywany święty Jan Chrzciciel ognistym prorokiem, prorokiem pustyni, prorokiem Ducha Świętego, bo takim był. I Pan Jezus porównuje jeszcze Jana do, mówi tak, co wyszliście zobaczyć, czy człowieka, który jest ubrany w jakieś miękkie szaty, czy jest podobny do ludzi, którzy są w domach królewskich? Nie. Nie miał miękkie, delikatne szaty na sobie, ale szaty proroka. Sierść wielbłądziom nosił na sobie pas skórzany. Tak nosili przed nim prorocy. To był taki ubiór, który znaczy zewnętrznie, jestem prorokiem Boga. Nie mógł ktoś z ludzi nosić taką sierść wielbłądzią, taką szatę i pas, jeżeli nie był prorokiem. Jeżeli był fałszywym prorokiem, czekała go śmierć. Tylko prawdziwy prorok mógł się tak ubierać. Tak też ubierał się między innymi Eliasz. Dlatego, kiedy Pan Jezus objawił się swoją chwałę na górze Tabor, kiedy był tam też Mojżesz, Eliasz, to kiedy schodzili z góry, pytali się, dlaczego właśnie uczeni w piśmie twierdzą, że przyjdzie Eliasz najpierw. I Pan Jezus mówi, przyszedł Eliasz w osobie Jana Chrzciciela. To znaczy, że Jan Chrzciciel to jest człowiek podobny do Eliasza, a nawet większy od Eliasza. Nie chodzi o to, że to jest wcielenie Eliasza, Jan Chrzciciel. Nie ma czegoś takiego, że dusza jakiegoś człowieka po śmierci potem wchodzi w ciało, jak w niektórych wierzeniach jest to, że jest jakaś reinkarnacja. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie, w życiu duchowym. Więc Pan Jezus tłumaczy, to jest Eliasz, na którego czekał Izrael i o którym zapowiadali prorocy. Jest prorokiem, który przygotował mi drogę.
dlatego jest tak ubrany, dlatego jest też surowy, jeżeli chodzi o zło, ale łagodny, delikatny wobec nawracających się. Skoro Jan Chrzciciel był takim, o ileż bardziej sam Jezus jest właśnie kimś takim, jak trzcina kołysząca się na wietrze, czyli jak ten, który we wszystkim był poddany woli Ojca, Duchowi Świętemu. Jezus nie uczynił nawet najmniejszej rzeczy, która byłaby przeciwko Ojcu Niebieskiemu. Pan Jezus nie powiedział, zbłądziłem teraz, popełniłem błąd, zrobiłem coś nie tak, sprzeciwiłem się Ojcu, Ojcze, wybacz mi. Nie było nigdy czegoś takiego. Pan Jezus miał z kolei jaką szatę? Miał tunikę arcykapłana. Utkała tą szatę Panu Jezusowi Maryja. Nie miał szaty podobnej do Jana Chrzciciela, sierść wielbłądzią czy pas. Mógł tak też się ubrać jako król proroków, jako największy z proroków i Mesjasz. Ale miał na sobie szatę arcykapłana. Dlatego kiedy Pan Jezus był w czasie męki na drodze krzyżowej i potem, kiedy był krzyżowany, przybity do krzyża, to jego płaszcz podzielono na 4 części, a tunikę sprzedano. Jeden z żołnierzy wygrał tą tunikę, a potem ją sprzedał, bo była tak pięknie uczyniona, uszyta, uszyła ją właśnie Maryja. Więc to była szata arcykapłana i króla proroków. Więc tutaj Pan Jezus zwraca uwagę na osobę Jana Chrzciciela, wywyższa Jana Chrzciciela. Mówi, ten przygotował mi drogę. Uwierzcie Janowi Chrzcicielowi. Jeżeli jemu wierzycie, uwierzycie mnie. I wiemy, że kto nie uwierzył Janowi Chrzcicielowi, nie uwierzył Jezusowi. Kto wzgardził Janem Chrzcicielem, wzgardził Panem Jezusem. I Pan mówi, wyście zobaczyć na pustyni kogo proroka, nawet mówi Pan Jezus, większego, tak, jest to prorok, ale największy z proroków. W Starym Testamencie nie powstał większy człowiek niż Jan Chrzciciel, czyli ziemia aż do tej pory nie widziała kogoś większego niż Jana Chrzciciela. Ale Pan Jezus podaje też taki wstrząsający wręcz przykład, ale z kolei najmniejszy w moim królestwie, które ja zakładam, które ja wam przygotowałem, do którego was chcę wprowadzić, najmniejszy w królestwie moim jest większy od Jana Chrzciciela. Czyli Pan Jezus tutaj mówi o wspaniałościach, potędze, o chwale swojego królestwa. Że jak wielkie musi być królestwo Jezusa, skoro najmniejszy w królestwie Jezusa jest większy od Jana Chrzciciela, który jest z kolei największy do tej pory z ludzi, którzy byli na ziemi. Albo jeszcze możemy inaczej te słowa odebrać. Pan Jezus mówi, że najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on, niż Jan Chrzciciel. Czyli królestwo niebieskie jest dla ludzi najmniejszych. Najmniejsi będą w królestwie. Niepyszni, nie zatwardziali, nie wywyższający się, nie pogardzający innymi, nie wykorzystujący innych, nie raniący, nie ci, którzy depczą innych, ale ci, którzy są najmniejsi, którzy są sługami, niewolnikami, ostatnimi. Ci, którzy są odrzuceni, pogardzani. Ci są pierwsi w Królestwie Niebieskim, ci najmniejsi. Zresztą Jezus też porównał się do najmniejszych, mówiąc, że ktokolwiek uczyni dobro najmniejszemu bratu i siostrze jego, to uczyni to jemu samemu. On jest obecny w najmniejszych ludziach. Dlatego Pan Jezus tak zwraca uwagę na to, żeby nie gardzić tymi małymi, najmniejszymi, bo nim się gardzi. Kto ma nieszczęście to uczynić, gardzi Panem. Dlatego my również naśladujmy Pana Jezusa i Jana Chrzciciela. Bądźmy małymi, najmniejszymi w tym świecie. Bądźmy jak Jan Chrzciciel, przygotujmy drogę Panu. Nie skupiajmy się na sobie, na swoich sprawach, ale na Panu, żeby jak najwięcej ludzi poszło do Jezusa, nie do nas przyszło, tylko do Jezusa. Bądźmy duchowo ubrani
w sierść wielbłądzią i miejmy skórzane pasy przepasane. Czyli miejmy w sobie ducha proroctwa. Czyli prorokujmy. Niech nasze życie będzie prorokowaniem o Bogu. Żeby nasze życie nie było jakimś bełkotem, nie było wprowadzaniem zamętu w sercach i życiu innych ludzi. Nie było jakimś chaosem dla innych, ale żeby było znakiem. Ja jestem i staram się być jak Jan Chrzciciel, czyli przygotować się do przyjścia mojego Pana na końcu czasów i przygotować do tego innych. Nie ma większego, ważniejszego zadania niż właśnie na ziemi to, póki my jeszcze żyjemy. Póki każdy z nas ma tchnienie, oddycha. Każdy z nas ma życie, które przecież Jezus Chrystus nam daje. Dlatego ważne jest, żeby to właśnie czynić. Inni lekceważą to, gardzą. Tak jak Pan Jezus powiedział w jednej z Ewangelii, że ludzie, kiedy On przyjdzie, będą się żenić, za mąż wychodzić, będą jeść, pić, sprzedawać, kupować, handlować i nie zauważą, że będzie już koniec, że On przyjdzie. A my bądźmy ludźmi, którzy czekają, tak jak Jan Chrzciciel. Nie było w Jego życiu czegoś takiego, że on przestał być czujny, ale czekał na przyjście Jezusa. Wiedział, że jest Jego poprzednikiem, że ma przygotować drogę, że On przyjdzie. Wyobrażam sobie Jana Chrzciciela, który chrzcił tysiące ludzi wodą, który głosił im dobrą nowinę o przyjściu Pana, żeby przygotować się, bo On już jest. Niedługo Go zobaczymy. Wyobrażam sobie Jego ogniste oczy, Jego spojrzenie, jak patrzył na to, czy już Mesjasz idzie do Niego, czy przychodzi, aby przyjąć chrzest. Chociaż sam Jan Chrzciciel powiedział takie słowa, że do Pana Jezusa, to ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie. Ale Pan Jezus może tego nie powiedział akurat w tym spotkaniu z Janem, ale przecież Jan Chrzciciel przyjął chrzest. Kiedy Maryja, Matka Boża, Matka Jezusa, przyszła z Jezusem, którego miała w swoim łonie, do Elżbiety, która była błogosławiona i miała w swoim łonie Jana Chrzciciela. I wtedy Duch Święty stąpił na Elżbietę i na Jana. Został wtedy ochrzczony Jan Chrzciciel. Został ochrzczony Duchem Świętym i ogniem. Dlatego był takim ognistym prorokiem. Dlatego jego prorokowanie było takie ogniste, takie jak ogień, który wypala plewy, zło i grzech. Oczywiście tym, który... To nie Jan Chrzciciel oczywiście odpuszczał grzechy, tylko to Bóg odpuszcza grzechy, to Pan Jezus odpuszcza grzechy, to Jego apostołowie, to biskupi, kapłani. Więc Jan został ochrzczony, kiedy był w łonie Matki. Więc dlatego był godzien, żeby ochrzcić Pana Jezusa. Był do tego przygotowany. Dlatego potrzebujemy w tym Adwencie też, żeby Duch Święty nas wypełnił, stąpił na nas. Żebyśmy byli ognistymi sługami Boga, prorokami Boga w tym świecie. Żebyśmy nie bali się przyznawać do Pana. Żebyśmy byli mali, najmniejsi, pokorni i cisi. Wyrzekając się wszelkiej pychy tego świata, tego żywota, wszelkiej pożądliwości serca, ciała i oczu. Tego trzeba nam się wyrzec. On, Jan Chrzciciel, się tego wyrzekł. Dlatego tak bardzo umiłował go Jezus. Tak bardzo właśnie można powiedzieć, żarliwością, tak pięknie, tak przepięknie mówił o Janie Chrzcicielu. I zakończę jeszcze tym, że Bóg chce również tak pięknie o nas mówić wobec swoich aniołów, żeby patrząc na nas mu powiedzieć: Jezus, to jest mój syn, moja córka, mój uczeń, uczennica. Jest tak do mnie podobna, tak do mnie podobny jak Jan Chrzciciel. Tak bardzo mnie naśladuje, tak bardzo mnie kocha i chce iść za mną. Tak bardzo mi przygotowuje drogę, kiedy ja przyjdę po raz powtórnie na ziemię. Także Jan Chrzciciel był jeden,
A Pan Jezus chce, żeby każdy chrześcijanin był jak Jan Chrzciciel. Tysiące, miliony chrześcijan, żeby tak składało świadectwo o Panu Jezusie, jak Jan Chrzciciel. Janie Chrzcicielu, o którym Pan Jezus złożył takie przepiękne świadectwo, bo Twoje życie było takie, o którym wiemy z Ewangelii. Pan Jezus przyznał się do Ciebie, bo Ty przyznałeś się do Niego i wskazałeś na Niego. Pomóż nam, abyśmy byli żarliwi tak jak Ty. Abyśmy byli tymi, którzy przygotowują drogę Panu, których serca są czyste, gorące i piękne dzięki łasce i miłosierdziu Jezusa, gotowe Go przyjąć. Jezusa z Ojcem i Duchem Świętym. Módl się, Janie Chrzcicielu, abyśmy nie zaniedbali żadnej chwili, którą daje nam Pan, która jest cenna ze względu na Niego, aby nie zmarnować żadnego dnia, żadnego okresu, nawet Adwentu, aby dobrze wykorzystać ten czas i tą łaskę, którą daje nam Jezus Mesjasz, którego umiłowałeś ponad wszystko i nieustannie miłujesz, jeszcze goręcej w niebie. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszechmogącemu Bogu, który nieustannie pochyla się nad nami i pragnie nas obdarzyć trwałą radością, przez wstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela przedstawiajmy teraz nasze wspólne prośby. Módlmy się za papieża i biskupów, aby ludziom pogrążonym w smutku głosili źródło prawdziwej radości, jakim jest Pan Bóg. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za rodziny, aby przez życie w pełni chrześcijańskie były wzorem szczęśliwych relacji i pogody ducha. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za sieroty, aby odnalazły na swej drodze ludzi bezinteresownych, których obdarują ich miłością i troską. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za cierpiących niesprawiedliwość, aby nie utracili nadziei płynącej z relacji z Panem Bogiem,
sprawiedliwym sędzią. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módl się za zmarłych z naszych rodzin, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania doszli do radości wiecznej w Królestwie Niebieskim. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za nas samych, abyśmy cierpliwie i wytrwale czekali na Pana, który przyjdzie, aby nas zbawić. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się w intencjach sprawowanej Eucharystii i we wszystkich naszych intencjach, z którymi tutaj dzisiaj przybyliśmy, prosząc, aby zostały wysłuchane, szczególnie przez wstawiennictwo świętych proroków. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj, prosimy Cię. Racz nas wysłuchać, łaskawy Boże, niech spełnienie naszych próśb pomnoży Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Emanuel, 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 Emanuel. Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, On z nami jest. Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, On z nami jest. Emanuel, 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 Emanuel. Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, On z nami jest. Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, Bóg z nami jest, On z nami jest. Emanuel, 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 Emanuel. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości i miłosierdziu, razem z naszym papieżem Franciszkiem, papieżem seniorem Benedyktem XVI, naszym biskupem Wacławem, biskupami naszych diecezji oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o zmarłych kapłanach, o zmarłych z naszych rodzin, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, Królową Proroków, Niewiastą Adwentu, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, ze świętym Eliaszem, ze świętym Janem Apostołem, ze wszystkimi świętymi prorokami, ze świętym Franciszkiem, świętym Ojcem Pio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Chrystus, Mesjasz, wyczekiwany Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi. Oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król,
Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. O Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. O Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Oto nasz Król, oto Jezus przychodzi tu. Czekam na Ciebie, dobry Boże. Przyjdź do nas, Panie, pośpiesz się. Niechaj mi łaska Twa pomoże. Chcę czystym sercem przyjąć Cię. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Wśród licznych trosk i niepokoju, kiedy już sił nie starcza nam, karmisz nas, Panie, swoim ciałem. Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do nas, Panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Czekam na Ciebie, dobry Boże. Przyjdź do nas, Panie, pośpiesz się. Niechaj mi łaska Twa pomoże. Chcę czystym sercem przyjąć Cię. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się. Wśród licznych trosk i niepokoju, kiedy już sił nie starcza nam, karmisz nas, Panie, swoim ciałem. Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry Boże. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry Boże. Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się.
Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, baranku nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. Módlmy się. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Zaraz po mszy świętej będzie modlitwa wstawiennicza. Później będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. O 15:00 będzie jak zawsze koronka. Przed koronką, po koronce będę też te osoby, które zapisały się, przyjmować na spowiedź, na rozmowę duchową. Po mszy świętej też tutaj już w czasie modlitwy wstawienniczej i później przy bramie są też osoby z naszej wspólnoty, które zajmuje się cegiełkami w związku z budową Domu Maryi. Zwykłe cegiełki, również w postaci moich wierszy, to wszystko idzie, cała ta ofiara na wspieranie domu, budowę domu, kontynuowanie właściwie. I również właśnie ogień Jezusa jest tam do nabycia, czyli miesięcznik naszej wspólnoty. Też możecie tam otrzymać takie informacje przy okazji. I również tutaj przy kaplicy będzie siostra z naszej wspólnoty. Jeżeli by ktoś chciał się zapisać do naszej wspólnoty, to po modlitwie wstawienniczej będzie można się też do niej zgłosić. Tak jak zawsze przypominam, do pierwszego okręgu, jeżeli ktoś chce bardziej angażować się w życie wspólnoty, w ewangelizację, w spotkania. A jeżeli ktoś mniej, a chce być we wspólnocie mimo wszystko, to właśnie w drugim kręgu, bardziej przez modlitwę, przez świadectwo, przez bycie duchowo w jedności z całą wspólnotą. Przeżywamy właśnie już kolejny tydzień, trzeci tydzień Adwentu. W sobotę w tym tygodniu będzie jeszcze spotkanie ewangelizacyjne, charyzmatyczne, czyli w trzecią sobotę grudnia 21. Będzie to spotkanie wigilijne, opłatkowe od godziny 12
w Hali Arena w Częstochowie. To dla tych, którzy szczególnie jeszcze nie byli, a może chcieliby brać udział w tym spotkaniu. Więc też zapraszam w imieniu całej wspólnoty i swoim. I również proszę, żeby osoby, które będą na tym spotkaniu wigilijnym, też zabrały ze sobą opłatki. One będą poświęcone i będziemy również składać sobie życzenia, łamać się tymi opłatkami, śpiewać również kolędy. To będzie miało miejsce na spotkaniu przed Eucharystią. Jeżeli chodzi jeszcze o plan tutaj w pustelni związany z okresem świątecznym, to 24 grudnia, kiedy będzie Wigilia, czyli to będzie wtorek, o godzinie 21 jest pasterka, także pasterkę można odprawiać wcześniej i my również tutaj dla tych, którzy chcą wcześniej, bo w parafiach przeważnie to jest 11, 12, to możecie tutaj przyjechać na tą godzinę 21 do pustelni. To już będzie msza święta właśnie z Bożego Narodzenia. I w pierwszy dzień świąt, czyli środa, w drugi dzień świąt, czyli czwartek, będzie tak jak dzisiaj była adoracja, różaniec przed Eucharystą i potem Eucharystia o godzinie 10. Nie będzie potem czasu adoracji, spowiedzi, bo to jest okres świąteczny, więc my również też chcemy mieć taki czas dla siebie, na modlitwę, na takie też spotkania nasze w gronie też osób ze wspólnoty i nie tylko, bliskich też. I jeżeli chodzi też o ostatni dzień roku, czyli to będzie 31 styczeń, grudzień, przepraszam, styczeń, mówię grudzień, grudzień, czyli to będzie wtorek, o godzinie 22 będzie adoracja taka dziękczynna za ten rok, z prośbą też o kolejne łaski w nowym roku. O godzinie 23 będzie właśnie też po adoracji msza święta na przywitanie też nowego roku. A w nowy rok, czyli to będzie msza święta o godzinie 10, czyli 1 stycznia, w środę. I tego dnia będzie też jeszcze po mszy świętej adoracja, będzie modlitwa wstawiennicza, będzie spowiedź, jak ktoś też będzie bardzo potrzebował. Także ten plan wygląda na ten czas taki świąteczny, noworoczny w pustelni tak. Także możecie przekazać też innym. Te informacje będą na naszej stronie internetowej, ale wiadomo, że nie wszyscy też na stronę internetową zaglądają, korzystają, tak żebyście wiedzieli. A teraz przyjmijmy uroczyste, radosne błogosławieństwo eucharystyczne, które nam udzieli ojciec Grzegorz. Także będzie wielka radość teraz. Pan z wami. Pochylmy głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale. Niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, radość w nadziei i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele. Niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Archanioł Boży Gabryl, posłan do Panny Maryi.
majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo mnie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako panna świątobliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysokości, napełnion boskiej mądrości, rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwszaś panno miła. Znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna.